Gościem Raportu TV jest pan Roman Szyngiera, kierownik działu głównego konstruktora Rosomak Siemianowice. Panie Romanie, jest pan jednym z konstruktorów wozu, przed którym stoimy, wozu dowódczo-rozpoznawczego, który przygotowywany jest dla Sił Zbrojnych RP. Tak jest. Przygotowaliśmy tą wersję wozu rozpoznania ogólnowojskowego, jak również wersję szeregową wozu rozpoznawczego, więc mówimy tutaj w tej chwili. Tak, mówimy w tej chwili o dwóch egzemplarzach prototypowych w pełnym tego słowa znaczeniu, gotowych do badań kwalifikacyjnych. Kiedy przewidziane są badania? Badania powinny rozpocząć się jesienią tego roku jeszcze i potrwać około 12 miesięcy. Jest pan dobrej myśli? Jestem, jak najbardziej. Jakie jest wyposażenie wozu dowódczego? Oczywiście samą platformą w ogóle takiego wozu rozpoznawczego jest sam wóz KTR Somak. Tu wersja bojowa została przebudowana i zmodernizowana odpowiednio. Głównie poprzez doposażenie w różnego rodzaju systemy, służące głównie rozpoznania, więc to przede wszystkim są systemy obserwacyjne, a także systemy detekcji różnych czynników zagrożenia, w tym opromieniowania lub strzelca, kierunku, z którego podstrzał. Tego typu systemy zintegrowano w jeden spójny system zautomatyzowany, w pełni skomputeryzowany. Stanowiska pracy po prostu wszystkich członków załogi są wyposażone w komputery. Tworzą jedną spójną sieć, która może dane z rozpoznania zbierać, przetwarzać i przesyłać dalej w postaci meldunku, na przykład na wyższy szczebel dowodzenia. Jaka jest różnica między wozem dowódczo-rozpoznawczym a wozem tym szeregowym rozpoznawczym? No ten wóz dowódczo-rozpoznawczy ma więcej możliwości, jeżeli chodzi o łączność. On po prostu ma szerszą sieć łączności zewnętrznej, a poza tym z reguły jednym z jego możliwych zadań jest praca dozerowa, czyli ustawienie go na stanowisku i obserwacja pola walki z takim rozpoznaniem wstępnym poprzez pracę radarem. Wozy typowe rozpoznawcze nie są wyposażone w radary, więc z reguły z założenia samego są bardziej mobilnymi pojazdami. Załogi mają również sprzęt rozpoznawczy, ale to jest głównie wykonanie wynośne. Ten ma więcej wyposażenia tak zwanego stacjonarnego. Największy problem do rozwiązania, jaki stanął przed konstruktorami? No, największym problemem było pomieszczenie tego całego wyposażenia z zachowaniem zasad ergonomii. Utrzymanie jednocześnie zdolności do pokonywania przeszkód wodnych. Choć o pewnych detalach też można powiedzieć. No, pewnym wyzwaniem było rozwiązanie masztowe. Takie i na tyle skuteczne, aby można było cały ten sprzęt wynoszony przez maszt chować pod pancerzem. Nie szkodząc jednocześnie tutaj ani pracy pojazdu jako takiego, ani no, nie zagrażając załodze. A co na przykład z zachowaniem skrytości tego wozu, czyli sygnatura radarowa, sygnatura termalna, wizualna? Staraliśmy się w maksymalnym stopniu uwzględnić te czynniki. Jeżeli chodzi o sygnaturę wizualną, staraliśmy się przede wszystkim zachować maksymalnie sylwetkę, jaką mają typowe wozy bojowe. Jeżeli chodzi o termalną, myślę, że ta się akurat poprawi, ponieważ sama konstrukcja opancerzenia wymusiła na nas stosowanie dodatkowych elementów opornościowych, które są świetną izolacją termiczną. Trudno mówić tu o sygnaturze radarowej, bo niestety na tym wozie znajduje się źródło promieniowania, ale przy założeniu, że jest ono nieczynne, sygnatura radarowa na pewno nie jest gorsza niż w typowych wozach bojowych. Panie Romanie, jeden wóz, czyli wóz dowódczo-rozpoznawczy, pływa. Wóz rozpoznawczy nie pływa. Dlaczego? Skąd ten wybór? Tylko w prezentowanej aktualnie na MSPO wersji, ponieważ docelowo oba
będą pojazdami, które są zdolne do pokonywania przeszkód. Czemu akurat prezentujemy taką wersję? No, jest to po części wynik założeń taktyczno-technicznych, zgodnie z którymi te wozy muszą być tak przygotowane, aby mogły pełnić swoje zadania w różnych warunkach. W tym warunkach podwyższonego zagrożenia, czyli na przykład takich, z jakimi spotkał się polski kontyngent wojskowy w Afganistanie. Więc to, co widzimy, być może jest trochę mylące, ale tu mogę zapewnić, że obydwie wersje będą wersjami pływającymi.